Messing Around. Zaprasza ten typ mess. Cóż to za piosenka leciała? Ja, on chyba mówił Johnny Walker, ale, ale słyszałem mniej więcej Johnny Woke Up, a trochę też Johnny Wonker, czyli jakby wanker, czyli koniobijca. Dowiem się później, co dokładnie miał na myśli ten pan... Melorycytujący przede mną, bo to pozostałość po poprzedniej audycji, którą też bardzo lubię, często jej słucham w drodze do Radia Campus. A teraz jesteśmy już w moim osobistym uniwersum, i dzisiaj wyjątkowo osobistym. Słuchajcie, dzisiejsza audycja z cyklu Messing Round jest inna niż. Wszystkie przed nią i inne niż wszystkie, które po niej nadejdą. Otóż dzisiaj robimy coś takiego, co nazywa się odsłuch płyty. I będzie to nieskromnie powiem odsłuch mojej płyty. Zastanawiałem się, czy to robić, bo um, wiecie, wśród muzyków spotykane są takie postaci, które pod wpływem substancji psychoaktywnych na imprezie, yy, czy na afterze, czy, czy gdzieś po koncertach. Puszczają swoje piosenki i w jakimś sensie um, no, podbijają y, swoje ego, tym, że właśnie odpuszczają swoje piosenki. To jest zawsze dla mnie bardzo dziwne, kiedy stykam się z tego rodzaju postawą. Ale kiedy rozważałem, czy zrobić taki właśnie publiczny odsłuch przedpremierowy, tuż przedpremierowy mojej nadchodzącej płyty, y, już prawie tu. Z nami będącej płyty pod tytułem Hello Baby, pomyślałem, że kurczę, tak mnie tu gorąco, powiedzenie ciepło byłoby to nie byłby odpowiedni epitet gorąco mnie tutaj przyjęliście w roli prezentera, i kiedy Was proszę, żebyście do mnie dzwonili, to Wy to robicie rozmawiacie ze mną kulturalnie, nawet bez dowcipkowania. No, naprawdę jesteście wzorowymi słuchaczami, i chciałbym się Wam po prostu odwdzięczyć czymś specjalnym, zarówno Radiu Campus, jak i no właśnie przede wszystkim słuchaczom Radia Campus. Dlatego zdecydowałem się na ten ryzykowny krok prezentowania swojej twórczości przez najbliższą godzinę. Oczywiście za jakiś czas porozmawiamy. Mam pomysł, o co was zagaić 228277205, ale jeszcze do mnie proszę nie dzwonić, bo poopowiadam wam trochę o tych piosenkach, skąd, jak i po co zostało przeze mnie przez ostatnie kilkanaście miesięcy napisane, wyrapowane, wyśpiewane i sklecone w całość. Moje drogie i moi drodzy, najpierw. Josenka, do której muzykę zrobiliśmy razem z Kubą Więckiem. To wielki jazzman, wiadomo, to już jakiś czas. Słabych ludzi nie biorą do robienia muzyki Oskarowym reżyserom, tylko konkretnych zawodników się zatrudnia do takiej roboty, i właśnie konkretnym zawodnikiem Kuba Więcek jest. Poznałem go. W warszawskiej knajpie Spatif. Można czasem zwątpić w to, czy łażenie po mieście, zaczepianie obcych ludzi i spożywanie tego lub owego jest w jakimś sensie naprawdę opłacalne w życiu. Otóż jest moim zdaniem bardzo opłacalne. Po pierwsze, zdobywam ciekawe doświadczenia, dowiaduję się, co w trawie piszczy, czyli trawa jako rozumiana jako społeczeństwo. Zyskuję inspirację, a czasem zyskuję współpracowników. Bujając się po spatifie, Karolina z Jess State, której tutaj e, pełne szapo z pełnym ba ode mnie chciałbym, e, chciałbym zaprezentować, jestem jej to winny, właśnie ukłon, stwierdziła, że połączenie Kubę Więcka i tego typa mesa, czyli dwóch stałych bywalców tego miejsca jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ ona uważa mnie za, że tak powiem, otwarto otwartogłowego rapera, jak również Kubę Więcka też uważa za, no nie tylko człowieka zamkniętego w świecie jazzu. Takśmy się poznali przy tym warszawskim e, m, klasycznym barze z wysokimi stołkami. Tak nam się dobrze rozmawiało, że postanowiliśmy stworzyć razem kilka piosenek na mój album. I teraz to też warto, warto powiedzieć, chociaż trochę przeciągam, ale no, jak mam wam prezentować album, to może z jakimiś też właśnie takimi anegdotami, a nie tylko słuche play, stop. Kuba Więcek żył jak prawdziwy marynarz. Często zdarza mi się porównywać zawód muzyka do zawodu marynarza, no, ponieważ Rozchulany koncertowo muzyk bywa równie rzadko w domu jak rozchulany, zakontraktowany pod niejedną banderą marynarz. No ale nadszedł znany nam wszystkim wirusek i Kuba przestał koncertować, ale jako kreatywny, piękny umysł postanowił przekuć to na nowe umiejętności i stwierdził, że nauczy się robić bity. Ja trochę w tym pomogłem, nie chciałbym oczywiście tu jakiś specjalnych nagród i orderów za to, ale kiedy Jakub wnosił wspaniałą kompozycję, na którą no ja nie mógłbym sobie pozwolić, ze względu na to, że nie umiem zwyczajnie na tyle dłubać w instrumentach, nie nazwę tego graniem, żeby pozwolić sobie na takie progresje akordów, na jakie właśnie Virtuos może z jedną myślą to po prostu ogarnąć. Ja z kolei dołączałem do tego pewne y, solidne reguły rapowych bitów, i akurat te elementy, z których nie warto rezygnować, nawet jeżeli chcesz stworzyć jakiś awangardowy, progresywny, rapowy bit, to jednak warto by było, żeby y, te bębny dawały określoną przestrzeń, miały określone brzmienie. I y, no, to wszystko, co y, ja z doświadczeniem 20-letniego. Robienia bitów, mogłem mu przekazać. Tak, właśnie na bazie wspólnego posiedzenia, czy też wspólnych posiedzeń w magicznej pieczarze Jakuba. Na początku zaczęliśmy pracować właśnie u niego w mieszkaniu. Potem przenieśliśmy tę współpracę, jak już wiedzieliśmy, że to naprawdę nieźle idzie, do mm, naszej nieruchomości na Mazurach, gdzie zaprosiłem Jakuba wraz ze sprzętem. Na bazie Takiego zetknięcia dwóch światów i porozumienia twardych brzmień z ramienia rapu, z mojego ramienia i kompozycji. Tutaj chodzi o Jakuba Więcka, powstał numer, numer krew z krwi, wszystkie instrumenty poza basem ym, dograł Jakub. Pamiętajmy to saksofonista, ale rasowy muzyk, czego się nie chwyci to wydobędzie z tego czysty dźwięk. A o treści możemy porozmawiać sobie później. Na razie zaatakuję Was piosenką Krew z Krwi, i chyba yy, po prostu wyjdę, nie wiem, na chwilę zrobić siku albo coś, bo jednak trochę jest mi głupio słuchać własnej muzyki, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, no, to jesienna piosenka, naprawdę, naprawdę jesienna i nie za wesoła. Sami ocencie. Aleksandrze, jeżeli mnie słuchasz, mój wieloletni przyjacielu, autorze zdjęć na moje okładki, również na okładkę Hello Baby, tak, to o Twój nos się rozchodzi. Wiadomo, są nosy czasami rozkwaszone, które się rozjeżdżają na boki. Bywa, że kwadratowawe jakieś takie, no różne, kartoflane, wiadomo, wiadomo, różne są nosy. no Wujek Olek ma zdecydowanie pionowy, pionowy nozdrza chrapy I, i te chrapy pozdrawiam zarówno z tej piosenki jak i teraz tutaj z fal Radia Campus słuchajcie, no tu o tej piosence co można długo, no właśnie od, o każdej osobie um, wymienionej wymienionej pod koniec co prawda moja partnerka zwróciła mi uwagę że piosenka ma tytuł krew z krwi ja tam krzyczę one blood a wujek Olek nie jest spokrewniony. <laughs> Mimo tego, że znamy się 36 lat. Jednakowoż, no nie jest to One blood, Także tutaj jest taka, hmm, taka furtka, A z trzeciej strony istnieje też ktoś tak, jak spokrewniony wujek Olek, więc załóżmy, że, załóżmy, że jego też można, można pozdrowić. Hmm, gdzieś tam siedzi bardzo daleko od radia kampus raczej nas nie słyszy. Anyways. Taka to jest właśnie sytuacja, kiedy myślałem o tych gitarach, które dograł Jakub, to trochę przychodziło mi na myśl takie granie The Cure. Nie wiem, czy to nie na wyrost porównanie. No i jakże, jakże istotna kwestia dla wszystkich, którzy myślą o tym, żeby kiedyś się rozmnażać, została przeze mnie poruszona. No tak, krew z krwi, ile z nas to geny, a ile z nas to kultura, to behawioryzm, to wszystko to czego się uczymy. Ja osobiście jestem przekonany, że geny to jednak większość. Wydaje mi się, że gdyby Tarzana zostawić w dżungli pomiędzy małpami, on wychowywałby się tylko Pomiędzy małpami, to Tarzan, który miałby geny niemieckie, miałby tam wszystko równiutko poukładane, te liany byłyby przycięte, jego strój zapewne byłby pełen różnych praktycznych kieszonek, gdyby chciał e, zabijać zwierzęta, być może używałby do tego jakichś trujących substancji, gromadziłby te zwierzęta w jednym miejscu. No, może już nie będę dalej tymi skojarzeniami wobec naszych zachodnich sąsiadów tutaj szafował, bo wiadomo nie wszyscy Niemcy popierali tego rodzaju działania, ale no nie da się ukryć, że zorganizowanie jest czymś w rodzaju epigenetycznej cechy narodu germańskiego. To znaczy większości przedstawicieli narodu germańskiego. No ja wiecie, ja sobie dworuję, mówię to pół żartem, pół serio i tak dalej, ale wydaje mi się, wydaje mi się tak po prostu obstawiając, nie, że na 100% obstawiam, obstawiam że taki Tarzan właśnie byłby y, mniej chaotyczny, y, mniej fantazyjny. Y, może też stworzyłby gorszą muzykę na przykład niż, niż na przykład Tarzan Słowiański. Możemy sobie wyobrazić Tarzana Słowiańskiego wyposażonego tylko w geny i wychowanego przez małpy. Obstawiam, że byłby innym, innym Tarzanem. Także słuchajcie, no, geny są mega, mega, mega istotne. Zachęcam wszystkich, którzy zamierzają się rozmnażać, by sprawdzili historię chorób swoich partnerów. Czy są tam dziedziczone poważne jakieś defekty, wiecie, no. Wiadomo, że miłość jest najważniejsza, wiadomo, że można. Um, trafić zupełnie w inną, inną pulę genów, ale ale jeżeli chodzi o moje osobiste lęki, no jednak y, najbardziej się obawiam schizofrenii. Dlatego też y, napisałem taki wers. Czy, czy, czy w rodzinie mojej partnerki być może ktoś miał schizofrenię, bo y, no wyobrażam sobie, wyobrażam sobie y, 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 życie z osobą y, Trawioną przez bardzo różne choroby, i, i jestem przekonany, że napędzany miłością byłbym w stanie zaopiekować się y, osobą chorą na to i owo, i, i, i ten bak miłości by mi się nie wyczerpał, ale jednak gdyby się okazało, że a wiesz to, no, mój syn nagle, gdyby się okazało, że Ryszard po prostu w, w okolicach 25 roku życia zaczyna słyszeć głosy, i widzieć smoki, i potem spytałbym partner, bo. Nie jest tak, że jakaś babcia. A, no tak, bo babcia Eleonora miała, słuchaj, schizofrenię. Y, skończyła y, mordując wszystkich swoich y, y, lokatorów, wszystkich domowników y, nożem podczas snu, bo wydawało jej się, że to ludzie jaszczury. No, wtedy y, czułbym się naprawdę y, no, niedoinformowany. Także y, drążcie i, i, i pytajcie, bo. Hmm, Warto wiedzieć, moim zdaniem. Także to była piosenka pod tytułem Krew z krwi, muzyka Kuba Więcek, 80%, 20%, ten typ mes, e, doradztwa i kombinatoryki e, dramowej. No i oczywiście w refrenie była też współpracująca ze mną od lat Maryla Modzelan, która jest Wspaniałym, wspaniałym głosem, Jesteś też wspaniałym człowiekiem. Mogliście oglądać ją w klipie do piosenki yoga, jak również mogliście słyszeć jej głos już parę lat temu w piosence Wyględów. To właśnie ona wyśpiewywała nazwę tej mojej małej, śródmokotowskiej dzielniczki w taki sposób, że brzmiało to świetnie. Pozdrawiam cię, Maryla. Jesteś, jesteś niesamowitą artystką i chcemy. Chcemy Twoich płyt, chcemy Twoich singli. Twórz, twórz dziewczyno. Mm, a jeżeli y, mogę tylko korzystać z Twojego talentu, to będę to robił jeszcze przez y, kurde do końca świata. Lubię chórki Maryli, jest ekstra. No, to tyle o piosence krew z krwi". Można faktycznie się nakręcić. Y, w opowiadaniu o tym co i dlaczego, bo trochę nie wiedziałem czy starszym, że tak powiem, historii, ale no, historie są. Przed Państwem, żeby domuzycznić, domuzycznić troszkę tę audycję, piosenka, o której później opowiem, a najpierw y wy, moi drodzy i moi drogie, jej posłuchajcie, piosenka pod tytułem Oj, czy zna. Albo ojczyzna, zależy jak przeczytacie, interpretujcie po swojemu, z mojej mającej premierę jutro płyty Hello Baby. No tak, właśnie, tak. No właśnie, od czego zacząć? Od technikaliów czy od treści tej piosenki? Może od technikaliów, to jest jeden z numerów, proszę, kolejny wieńcek Jakub, które zrobiliśmy razem. Żakob przyjechał do mnie na Mazury, do Młynika. Dzikie historie Młynik, polecam. Trudno, trudno to wynająć, bo jest mocne, duże zainteresowanie, nie mocne, duże zainteresowanie. Ale próbujcie, próbujcie. No i tam, że u nas zainstalowaliśmy się w pokoju bilardowym, tak go nazwijmy. I namawiałem, y, namawiałem Jakuba, by wziął ze sobą na te kilka dni prac twórczych możliwie dużo instrumentów. Dzięki y, Karolowi, mojemu drugiemu ulubionemu warszawskiemu, Cierpowi, udało się zmieścić te wszystkie instrumenty do jego, do jego bęca, bo Karol to jest taki zbój, co sobie kupił taksówkę kombi. No i Jakub wziął, ileż prywaty, no ale cóż, jak, jak ma nie być prywaty, jak to mój album stworzony przeze mnie i przez moich ludzi. Jakub wziął klawisze Fender Rhodes. Jakże było to pięknym gestem. Mało tego, Kuba kupił klawisze Fender Rhodes, dlatego że tak go męczyłem o tego rodzaju brzmienia i tak właśnie reklamowałem mu brzmienie Rhodesa, o których mówię chyba w każdej audycji, bo to jest moja największa słabość, jeżeli chodzi o instrumenty. No i właśnie kupił je, wziął je ze sobą, podłączyliśmy to wszystko w pokoju bilardowym Okazało się, że, że to wszystko hula. Mamy dość kabelków, mamy dość przestrzeni, dość prądu, żeby porobić sobie bity. To jeden z takich bitów, stworzonych właśnie, wydaje mi się, w takiej proporcji 80 do 20. Kuba Więcek, Piotr Schmidt. Więcej technikaliów? Pytacie? <laughs> nie ma sprawy. Otóż w refrenie y, słyszymy wokal żeński i tu kolejny szapoba ku Radio Campus, bo to jest Ewa Ekwa, którą znacie być może z y, f, fal Radio Campus z audycji porannych. Ja gdyby nie Radio Campus, nie usłyszałbym o Ewie Ekwie. I, I zobaczyłem, jak ona pięknie śpiewa te freestyle dotyczące korków, i zapragnąłem z nią współpracować. Oczywiście też sobie z, y, doklikałem się do jej solowej twórczości, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, i zaprosiłem ją do studia, do właśnie pracy nad tym utworem, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli utworem pod tytułem Ojczyzna, oj przecinek czy zna znak zapytania, bo tak zdecydowałem się zapisać ten tytuł. No i co myszki, co myszki. Piosenka jest. To nie jest jedyna piosenka na ten temat, czyli sprowadzamy nowe życie na ziemię, okej, okay, decydujemy się na to z partnerką. No i gdzie? Gdzie je sprowadzamy? Do jakiego miejsca zapraszamy? Są, są różne memy na ten temat, że dziecko wychodzi i jest. wychodzi z wagajny i jest mocno zawiedzione tym, że no. otworzyło oczy w Polsce ale ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju myślenia ja jestem polskim patriotą bez względu na to co się komu wydaje nie daję sobie też ja osobiście jako polski patriota odbierać tego epitetu bo niby dlaczego ktoś miałby decydować kto jest patriotą a kto nie jest ja sobie sam decyduję i moje życie i moje czyny świadczą o tym że nim jestem ja uważam że właśnie każdy naród jak się mu przyjrzeć, każde państwo w swojej e, historii, w tym jak sprawy tam działają, bądź nie działają, jest, no cóż, e, daleki od ideału. O tym jest właśnie pierwsza zwrotka: czy to byłoby naprawdę takie dużo świetniejsze, czy to byłoby najświetniejsze, gdyby to hipotetyczne nowe życie stworzyć i ono obudziłoby się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakikolwiek upublicznianie służby zdrowia jest odbierane jako lewacki pomysł. Sprawy, które my mamy ogarnięte w kapitalizmie od, od lat. Oczywiście ta ochrona zdrowia nie działa u nas idealnie, ale zapewniam was, że działa znacznie lepiej niż w USA, gdzie możecie trafić do szpitala i jeżeli macie jakoś tam no nie, nie, nie dopięte na ostatni guzik ubezpieczenie zdrowotne to ze szpitala który wydaje się być państwowym miły i y, opiekuńczy dostajecie gruby rachunek na kilka tysięcy dolarów za to że spędziliście tam na przykład noc albo pół dnia no bardzo bardzo to nie działa w USA i yy, no nie chciałbym żeby mój syn Richard tam właśnie się obudził yy, też ciekawą rzeczą a propos USA jest to, że są tam analfabeci, to znaczy są dzieci, o których system szkolny kompletnie zapomniał. Um, nie wiem, czy kojarzycie taką standuperkę, komiczkę Tiffany Haddish, która bez żenady opowiada w jednym ze swoich stand-upów, że tam do szesnastego roku życia nie, miała, nie umiała czytać. I, I jak ja to oglądałem, to myślałem, że publiczność powie coś w stylu jak to?! Chowałaś się w dżungli Z tym wcześniej wspomnianym Tarzanem Czy też byłaś przetrzymywana przez porywacza No nie Amerykańska publiczność nie była jakoś specjalnie zaskoczona Tym, że dziecko Z uboższej y, Gorzej y, Gorszej po prostu no, Do życia, gorszej do życia dzielnicy Ominęło obowiązek szkolny I system się o to dziecko Specjalnie nie upomniał Jak dla mnie Europejczyka Weird as fuck no U nas nie ma 16-letnich analfabetów, yy, szczególnie z dużych miast. Nie, to no, w ogóle jest jakiś absurd. Yy, I o tym, o tym jest właśnie ta piosenka. No, jeżeli, nie, jeżeli nie jesteś zwolennikiem yy, tworzenia dzieci w Polsce, jeżeli uważasz, że trzeba z niej uciec, by stworzyć nowe życie, no to, to powiedz mi, gdzie? Bo każdy, każdy kraj ma jakiś taki cringeowy, bekowy element, Właśnie też wspomniani przeze mnie w tym utworze Włosi, którzy jakoś kompletnie nie potrafią się wyprowadzić od matek, mimo tego, że mają nie wiem, na przykład 35 lat. I to nie jest, wiecie, jakaś jednostkowa sytuacja, że ktoś zna takiego gościa i on jest dziwnym incelem. tylko to są jakby grube dziesiątki procent. Nie chcę przytaczać dokładnie, żeby nie skłamać i nie koloryzować, ale no to nie są mm, mistrzowie szybkiego usamodzielniania się. Gdyby Ryszard Powiedział mi na przykład, gdyby osiągnął 16 rok życia w zdrowiu, czego mu oczywiście życzę. Tato, jeszcze tylko 17 wspólnych lat pod jednym dachem. Powiedziałbym mu, mordiac, nie, masz jeszcze 4, żeby się wyprowadzić i zacząć swoje samodzielne życie i określać się samemu. Także różne kraje, różne przywary. Oczywiście w Polsce też, no, nie będę zaczynał. No i taka Heca, co nie? To była piosenka pod tytułem Ojczyzna. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Tych piosenek jest naprawdę dużo na tej płycie. Zachęcam Was, byście, jeżeli chcecie kupić ten album, zrobili to przez sklep.alkopoligamia.com, bo to jest najmniej um, otoczone pośrednikami. Um, Najmniej otoczony pośrednikami patent na to, by legalnie nabyć tą twórczość moją, Piotrową. I to jest to, czego my oczekujemy. Dodaliśmy do tego wydania tylko i wyłącznie na alkopoligamia.com ciekawe naklejki. Przyszły te naklejki bardzo miło mnie zaskoczyły. Widziałem je wczoraj, jak byłem w biurze, podpisywałem też różne płyty dla, dla różnych ludzi. No i właśnie te naklejki wyszły spoko, można je sobie nakleić. To są takie naklejki zawierające fragmenty tekstów. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, z jakiego utworu pochodzą, to fajnie, ale jeżeli nie wie, to też mam nadzieję, że dadzą do myślenia komuś, kto na taką naklejkę się, nie wiem, natknie na klatce schodowej, czy nie wiem, na szkolnym korytarzu, albo na przykład w bibliotece, w której pracuję, czy cokolwiek. No, więc naklejki są ekstra. Tyle. Y o samym wydaniu na razie, bo. Wow, ja puściłem naprawdę mało piosenek. <laughs> już jest pół do dziewiątej. Nie, no świetkie, świetkie, Czyli kawka weszła, kawka weszła, gadka się klei, sam ze sobą naprawdę. Mhm. Idzie mi. To ja wam puszczę następną piosenkę pod tytułem Bye Bye do bitu gościa, który nazywa się Spear. I tworzy na analogowych samplerach i sampluje. I w ogóle bardzo mi zależało na tym, że jeżeli ktoś sampluje i taką właśnie wizję muzyki hip-hopowej ceni, to żeby robił to na czymś innym niż komputerek za Abletonem. I, I udało mi się takich producentów zebrać: dwóch: Worst Case i Spear O. Pozostali producenci, z którymi pracuję na albumie Hello Baby, tacy jak Kuba Więcek czy, czy Jordan, um, Jordan Bypass, którego też serdecznie pozdrawiam, oni pracują na komputerach, ale oni komponują ich bity, to autorskie melodie. No ale co, teraz Spear Oh piosenka Bye Bye, mocno korzenny rap, a potem chciałbym, żebyście do mnie zadzwonili. Teraz uwaga, z jakim tematem? Dygresji. Jeżeli szukasz audycji, w której jest. By największa ilość dygresji na 3 minuty, to włącz sobie audycję Mesa. O czym Bajerka dzisiaj? Chciałbym zapytać Was o rok Waszego urodzenia i porozmawiać z Wami o tym roku, w którym Wy przyszliście na świat. W związku z tym, że spotyka się takie głosy, yy, słyszy się takie głosy, bo może nie spotyka, że no teraz tworzyć nowe życie, jak to. Na taką straszną rzeczywistość sprowadzać nowego człowieka, przecież on może mieć ogromne pretensje do ciebie, że w takich strasznych czasach przyszło, przyszło mu żyć. Ja pod to panikarskie myślenie absolutnie nie podpadam, nie podpisuję się pod tego rodzaju strachliwym myśleniem o rzeczywistości. W życie trzeba iść e, z odwagą, a nie strachem. To jest mój pogląd i będę go bronił. No i właśnie przyjrzyjmy się temu trochę tak jak wróżbita Maciej, na przykład może poprzez numerek ocenić, czym będzie rok w przyszłości, tak? Ja będę takim wróżbitą Arbourg. I powspominamy trochę i spróbujemy przyjrzeć się temu właśnie rocznikowi, z którego będzie słuchaczka bądź słuchacz i zastanowimy się, czy wtedy też było tak ekstra i czy lepiej byłoby go w związku z tym nie robić tego słuchacza bądź słuchaczki. 228 277 do Radia Campus, Jędrzej was, was odbierze. A na razie piosenka. Bye bye. Naprawdę lubię ten beat. Jakby ja do siebie mam zawsze jakieś tam pretensje, że zrobiłbym może coś inaczej, coś bym poprawił. Ale ten beat, uff, uff, zimno krwisty, jasno-zielony beat, Spear O. No i dobra, baj, baj, dawne życzko, tak, yy, tylko jeszcze odrobina o tym, o, o tej piosence, yy, o jednym wersie, że będzie zapach pieluchy, opener to i wyobrażałem sobie, że yy, guano dziecięce pachnie aż tak źle, jak yy, to na wielkim festiwalu. Nie, nie, otóż nie, jeżeli ktoś miałby um, takie lęki, to już, to już yy, mogę powiedzieć, jako praktyk przewijania Bobasa, że to jest w ogóle super. No, no, jakby można to wąchać i zrobić z tego lotion. Nie, no nie, nie idźmy dalej, ale, ale nie, nie śmierdzi to źle, nie, nie ma dramatu. Taka musztardka. Słuchajcie, mamy już, mamy już telefon. Cześć, hello, baby. Hej, cześć. Tu Błażej. Cześć, Błażej. Ważne pytanie, o, czy jesteś na głośnomówiącym? Nie, nie jestem na głośnomówiącym. Bo jesteś e... świetny. Co dobrze słychać? Tak, właśnie dobrze słychać. O, no to dobrze. Ja no. Może być. Cześć, Błażej. Cześć, Spirocza. No, ja bym, cię zapytał, ja bym Cię zapytał o ten rok urodzenia, jak uprzedzałem. Ale ja, ja, jestem, ja jestem z 81 roku, czyli, tak, e, możesz się domyślać, bo nie jesteś niewiele młodszy. E, to była czarna dupa w Polsce wtedy. No właśnie, czyli tu mamy bardzo zbliżone doświadczenia. Ja bym, ja bym chciał mieć dostęp do pamiętników moich rodziców z tamtych czasów. Na zasadzie, yy. czy myślałeś o tym kiedyś, Błażej, że na przykład mogło być tak? Mogło być tak, że nie było, nie widziałeś czegoś takiego jak pierwszy samochód, tylko pierwszym pojazdem na ulicy, jaki widziałeś, był czołg? Ja sobie tego nie wyobrażam, mówiąc szczerze. To mogło to być wie. świetne, to mogło być świetne. Na no. zasadzie, wiesz, przepytaj losowo różnych ziemian, jaki był pierwszy samochód, jaki widziałeś w życiu? No, nie ja wiem, jakaś tam Simka, czy coś, mówi Francuz, a urodzony w 81. A Amerykanin mówi, no to był pewnie Dodge. A my mówimy, to był czołg. czołg. <laughs> to był tak. ruski czołg. Tak, tak, to no właśnie, wtedy, wtedy hmm, tworzono i ciebie i mnie w stanie wojennym. I powiedz mi, coś ci mówili rodzice na temat tego, jaki był klimacik wtedy, jak doszło do zbliżenia i oto błażej wystrzelił z lagów błażejowego zbliżenie, ojca. No, zbliżenie to było jeszcze przed stanem wojennym, ale, okay. ten, ale ten początek. Ja miałem duże problemy zdrowotne chwilę po urodzeniu, więc. Mhm. E, więc było źle, więc, więc później było, jakby te pierwsze dwa lata były naprawdę naprawdę ciężkie, tylko dzięki uporowi mojej matki kochanej e, udało się mi przeżyć. Okej. Okay. No, no. Ale y, trochę nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, a propos służby zdrowia, ochrony zdrowia w Stanach w, w USA gdybyś. Y, w 81 urodził się w jakiejś gorszej dzielnicy Los Angeles, to mógłbyś na przykład absolutnie nie dzwonić już do Radia Campus tak, teraz. Tak, nie, nie rozmawiać z tego. Albo Ufajnie, twoja matka tak. dostałaby rachunek 400 tysięcy dolarów płatne w ratach tak. w 3 lata. No, nie, nie. To, to, to ciekawe, prawda. to ciekawe. 81 -y, no właśnie. Ja myślę, że to był dużo, znacznie bardziej trudny czas, a jednak jesteś z nami błażej. Jestem też ja i nie należało karmić się lękiem o przyszłość. Zresztą przyszłość okazała się chyba dużo jaśniejsza dla ludzi, którzy tworzyli dziecko w e, paskudnym atisowym komunizmie. No, ja, ja mam trochę odmienne zdanie. Mówiąc szczerze, troszkę, troszkę inaczej ja się w której bałbym chwodzić yy, potomka. Ale kiedy? W 1981 czy w 2021? Teraz, 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 czemu, teraz. Czemu? Czemu? Czemu, czemu, czemu? No bo bo, mamy większą świadomość tego, że m, jest jakby. wisi nad nami katastrofa klimatyczna. Wtedy też wisiała, ale wtedy się o tym nie mówiło, nie było o tym wiadomo. Teraz o tym wiemy. I na przykład. I tak. I, i, i ja właściwie chyba nie chciałbym. Mimo tego, że. To znaczy, że będę, nie wiem, sam za 20 lat, kiedy już będę, czy za 30 lat, kiedy już będę starszym panem, to nie nauczę kota, żeby mi podawał śniadanie z kolejnego kota. Okay. To, to jednak robić jakby kolejnemu, jakby w swojej, kolejnej osobie, robić to, co tak naprawdę prawdopodobnie, bo to nie jest pewne. Zafundują nam, jakby politycy, no to oprócz trochę jakby cały czas się obawiam tego, tego że, że to życie e, też latiego nie będzie tak kolorowe, jakby się wydawało, ale mam nadzieję, że się wiele o tym myślę. No właśnie, znaczy są, so, są. So Dwie możliwości. Ja się chętnie z Tobą założę i wróćmy do tej rozmowy za 30 lat. Dobrze. Te y, czarnowidzące czarno scenariusze się nie sprawdzą, bądź sprawdzą się w y, niektórych miejscach dużo bardziej narażonych na katastrofy klimatyczne, wysychanie, tornada i tak dalej. Natomiast niekoniecznie się sprawdzą tutaj. No i kupisz mi. Mm, flaszkę. O, możesz kupić ją już dziś, a za 30 lat to będzie jakieś w ogóle niesamowite whisky. O, okay, okay. inwestycja. E, ja tobie też kupię taką flaszkę, błażej, i odłożę ją na półkę. Spróbuję, spróbuję je wypić. Um, ale jeżeli to się sprawdzi, to za 30 lat mój syn Ryszard będzie uczestniczył w końcu świata. Czyż nie byłoby trochę tak jak w Terminatorze, wiesz, no. Wow uczestniczyć w końcu świata, to jest coś. Wiesz, no. jakby to nie jest, to nie są nudne lata 50. w Stanach, gdzie młodzież słucha naiwnej muzyczki i żeluje włosy. No nie. Obyś żył w ciekawych czasach, więc być może obyś też umarł w ciekawych czasach, należałoby powiedzieć. Cały czas, cały czas wydaje mi się to interesującą perspektywą. Mam nadzieję, że Ryszard, jeżeli będzie tak bardzo no, lubił no, wrażenie nie, jakiego jego rodzice, no, no. to słucham? To się ugodni z No tak, tak, ale myślę, że jakby i, i mama i tata lubią wrażenia, lubią jak się dzieje. Mm -hmm. Także ja liczę na podziękowania, że ja będę faktycznie już takim wiekowym panem. Za 30 lat on powiedział: Dzięki, jakby tato, super, zobacz jaki piękny, wielki, atomowy grzyb się zbliża do na... I wtedy nastąpi cisza, i niecoś. I będzie koniec. E, tak, tak, Jest atomowy to... grzyb. Jest to tak po prostu. Po prostu w Także życzę, życzę pięknego grzyba twoim kotom atomowego lub też życia w zdrowiu i w, po prostu w, w zmiernej, wdej wdej, dziwnej nie. pogodzie nam tak. wszystkim. I dziękuję Ci błażej za telefon w takim razie. Proszę cię bardzo proszę. Błażej 81 jak płomień. Już się z nami pożegnał. Jest 20.47. Słuchajcie, no to, ta audycja to, miała być, to miał być odsłuch płyty, ale no wiecie, no ja... Nie mogę tak po prostu wszystkiego Wam puścić, bo ja tyle czasu. Ten album w wersji dostępnej na alkopoligamia.com to 17 utworów. Ja zrobiłem, można powiedzieć, taki gest trochę ekshibicjonisty, który wchodzi do, do parku i rozchyla poły płaszcza i pokazuje wszystko, co ma najpiękniejszego i również, że to działa. Ale tak jak ekshibicjonista masturbujący się publicznie, no, zapewne ma jeszcze. Inne możliwości epatowania swoją seksualnością niżli tylko masturbacja. Tak ja, artysta, który prezentuje swoje tutaj dobra, swoje klejnoty rodowe, rozumiane oczywiście jako klejnoty muzyczne, nie odsłonię wszystkich w dzisiejszej audycji. Jest to technicznie niemożliwe. niemożliwe audycja jest za krótka. Słuchajcie, teraz pieśń. Pod tytułem Kręci się. Opowiem o niej chwilę. Yy, muzyczkę zrobił niejaki mulat. Mulat, czyli Brian, yy, dzielący swoje życie pomiędzy Danią, jak yy, to bywa w środowisku muzyków jazzowych z Polski. Dania czy też Szwecja oferuje naprawdę yy, dużo, dużo więcej. Możliwości rozwoju i utrzymywania się z profesjonal, profesjonalnej gry na instrumencie, niż Polska. Ale Brian też, no właśnie, dzieli to życie. Nie wiem, czy teraz aktualnie jest w Polsce i słucha kampusa, czy jest też w Danii i poleruje gryf. Jest, jest świetnym producentem. Naprawdę polecam Wam mu lata, bo um, pisanego MOO Latte. Bo też jego album Snacks, jest to, jest to uczta, jeżeli chodzi o instrumentalne instrumentalne rapsy. Znaczy, bity, nie, nie, za, nie zajechane wokalami. Mm, jest to świetny as. Piosenka kręci się, to jedna z głupszych piosenek na płycie, to znaczy skłania, składa się ona z różnych moich przemyśleń dotyczących show biznesu. Ktoś mógłby mi zarzucić, że to koncept album, piosenki powinny wszystkie się odnosić do e, prokreacji, wychowywania czy tego typu rozkmin, ale no, ja również chciałbym, żeby Ryszard jak posłucha sobie tej płyty, kiedy tam będzie chciał i kumał, e, miał właśnie taką pamiątkę z tych czasów. To są moje aktualne na 2021 rok przemyślenia dotyczące branży, dotyczące tego jak się w niej czuję, co o niej myślę. I, no ja bym chciał mieć taką Pamiątkę, jak to było w 1982, kiedy ojciec mnie tworzył. Pamiętam y, z jego opowieści, że były to czasy tyleż trudne, co pionierskie. Mój ojciec wraz ze Zbigniewem, religią kombinowali, jak przeszczepiać rzeczy. Zbigniew, religia świętej pamięci, oczywiście skupiał się na sercu. Mój ojciec bardziej na przykład na nerkach i um, był, był mocno, mocno pochłonięty tym w, w, w czasach 80 a czym był pochłonięty ojciec Rysia, jeżeli chodzi o jego drogę zawodową, karierę? O tym jest właśnie pieśń pod tytułem Kręci się. W refrenie, jeszcze zanim Jędrzej wciśniesz play, w refrenie jest żeński głos, to nie Maryla Modzelan. Tym razem głos, który moim zdaniem, moim zdaniem dodaje więcej mroku do moich śpiewów, do moich nuceń, to jest Lena Osińska. Artystka wielka i wspaniała. I z Leną po prostu współpraca jest, jest, jest świetna. To jest dziewczyna, która ma wszystko przetrenowane. Jak wchodzi do kabiny, to jej wystarczy jeden take i w ogóle wystarczy, że pomyśli, że to zaśpiewa, i to już właściwie jest gotowe. Plus mam wrażenie, że nasze barwy głosów po prostu zupełnie przypadkowo jakoś wręcz genetycznie do siebie pasują. Może jesteśmy spokrewnieni z Leną. Nie wiem, posłuchajcie refrenu. Kręci się e, beat, mulat. A te takie drobne katy, które usłyszycie na stopie i werblu, stworzyłem ja, ponieważ jestem świetny. Tak. Jak na mulata, to faktycznie mroczny beat. Um... I, i, I cieszę się, że wydobyłem z niego trochę mroku, bo to faktycznie mocno wyczylowany gość i wyczylowaną twórczość prezentuje. Ale ja lubię z ludzi wyciągać mm, niestandardowe zachowania artystyczne. Także słuchajcie, to było: kręci się. E, uprzedzałem, nie za, nie za mądra pieśń, ale, ale mam nadzieję, że efektowna i efektywna to znaczy trochę taka ma być bojowa, trochę do po prostu kiwania głową i docenionka z różnych tam moich punktowych przemyśleń zwanych punchlinami ale dość bicia, bicia parzystokopytnego zwierzęcia do samego siebie chciałbym przede wszystkim jednak oddać hołd twórcom, nie zdążymy Współtwórcom albumu Hello Baby nie zdążymy dzisiaj absolutnie wysłuchać 17 numerów, nawet gdyby obciąć single, które już znacie, też nie zdążymy, także oczywiście Jordan Bypass, wielkie bity na tej płycie, zaraz piosenka z jego biciorem, nie, bicior to nie brzmi ładnie, z jego podkładem muzycznym. Oczywiście są na tej płycie goście. Zaraz będzie piosenka z gośćmi, ale no ludzie o to pytają, bo ja rozumiem, że ludzie potrzebują wrażeń, potrzebują igrzysk, ale najważniejsze, że jestem ja. No, come on, i to w formie. Nie jakiś wymęczony ja, nie jakiś, nie wiem, ja, który w alternatywnym życiu nabrał kredytów i musi wydać album, żeby je spłacić. Nie, nie, nie. Taki ja w formie, taki pewny swego. Ja. I, i wiem, wiem, że. Um, że to wysoka jakość, a nie jakaś tam średnia. Słuchajcie, pozdrawiam też Atutowego, z którym pierwszy raz składałem album. Zwykle robiłem to z szczególnym, teraz z Atutowym. Polecam oczywiście obydwu składaczy, mikserów, albumów. Bardzo dobrze nam się z Atutem pracowało. Różne fajne pogłosy i patenciki to on. No i co? Zostało bardzo niewiele czasu, żeby opowiedzieć o piosence, która ma gości. Chcecie gości? Okej, okay, macie gości. Jest tutaj GEDZ. Czekałem długo na jego zwrotkę, ale jak sam w tej zwrotce rapuje no, miał za ścianą remont, miał też kobietę w ciąży eee, także powodów na to, by przedłużyć eee, oczekiwanie na zwrotkę miał faktycznie, no to były mocne powody, to nie były powody typu ja jestem teraz zbyt sławny i nie ogarniam. Zdarzali mi się też tacy um, niedoszli goście. Um, nie, nie, nie. Getz miał poważne powody. Diskret. Ach. O samym tym panu można by osobną audycję jeszcze go zaprosić, może zrobimy taką. Zamiast pałowania się do mnie, będziemy się pałować do Diskreta. Człowiek, który no... Yy, Współ wcisnął przycisk start mojej kariery. Um, artysta, który ostatnio czy to z braku wrażeń, czy czor wie, jakie, jakie motywacje miał Wojciech, żeby odmulić się. Tak, grał piosenkę wspólnie z Belmondo. Można go usłyszeć na mixtapie VNMA, i również na płycie Hello Baby w wersji tej do kupienia na Alkopoligamia kom tej 17 utworowej, utworowej Piosenka pod tytułem My Way. No, zdecydowanie też nie najmądrzejsza, również dotycząca um, szeroko rozumianych show biznesowo-raperskich kmin, akurat no, została oparta o została oparta o yy, no, to takie przemyślenie, że cokolwiek nie zrobisz. Jakkolwiek byś nie zakasał rękawów i nie wykonał uczciwie i z sercem i z pasją swojej roboty, znajdą się słuchacze, którzy będą mieli jakieś ale, że za mało tak, a za bardzo siak o losie. Szczęśliwie nie przejmuję się tym zbytnio. Czasem jest mi przykro, ale nie za długo. Nie jest to, nie jest to uczucie, które. Że tak powiem, mną władza, czy też włada moimi decyzjami. To będzie piosenka pod tytułem My Way z Diskretem i z gedzem. Pozdrawiam Rysia, mamy Rysia, Hele, rodziców Heli, Janusza taksówkarza, który już ruszył w trasę, będzie was ciął brutalnie na warszawskich ulicach, jak klasyczna złotówka, którą jest. No i co? I dość już, chcecie całej płyty to ją kupcie, a poza tym żyjemy w tak złotych czasach, że nawet nie musicie kupować, możecie ją, jej odsłuchać. Ja już się ukręcam, to była specjalna edycja audycji Round. Był z wami ten typ Mess i Jędrzej D Realizator, a teraz My Way, nabicie wielkiego, wielkiego Jordana Bypassa, wspaniały młody człowiek, Yy, przywraca wiarę w ogóle w całe pokolenie Z. <laughs> My way! Cześć!